Mano. Dzisiaj wtorek, ciężki dzień w moim planie. Rano jest 10:30, także wstaliśmy skoro świt. Trenujemy z grupą u nas w Uniku z trenerem Andriem, a wieczorem na Legię jedziemy na trening bokserski z trenerem Pawłem Kłakiem. To jest nasz trener nowy, Andri. Przedstaw się. Dobry. Tylko tyle po polsku? No, tak. Przynajmniej z reguły tak to wygląda, że robimy z trenerem tu na sali trochę obwodów, takich ćwiczeń siłowo-wytrzymałościowych i we wtorek robimy cały trening worki, napierdzielamy, tak bardziej, żeby się podjechać. Takie ciężkie treningi są we wtorki i czwartki. A oni cię obalają i rozumiesz, jak oni cię obalają, to ty no to swój trener wprowadził poważną rozgrzewkę, bo zawsze było tak, że przychodziliśmy, każdy się rozgrzał tak jak uważał i zaczęliśmy główną pracę, a to fajnie, bo już całą rozgrzewkę od początku z trenerem zawsze robimy. Trzy, jeden, dwa, trzy. O, chodzi, przy poranku. Ręce w górę skacimy. Za tygodnie jadę do Barcelony jeszcze posparować do Artura Kiszenki. Także no już wchodzimy teraz w taki okres sparingowo-wytrzymałościowy. 5 sekund. Radek Paczuski się przygotowuje do swojej walki w MMA. Robi parter i zapas z trenerem Mirosławem Okuńskim, legendą. O. I Radek codziennie rano zamiast z nami robi parter, bo bić już umie. To teraz musi się nauczyć trochę pulać. Piluj tu ręce, ręce, piluj dystansu, piluj dystansu. Krzyki trenera Mirka każdy zna. Wyjdź, wyjdź, wyjdź! Wyjdź po czat! Wyjdź po czat, tak. Musi chce jeszcze krzyczeć. Prawa ręka, prawa dół. Totalny r... zaraz wiesz. DJ Hazel. Nasza treningowa z poranku. My mamy dobry plan, nie? Teraz Arek pojadę do Barcelony na dobre sparingi do bardzo znanego chłopa, Artur Gorlow. Probędzie tam cały tydzień w sparingach i ja myślę, że wszystko będzie w porządku. A po treningu da radę? Jakie zdjęcie na pojsa? To jest pro
profesjonalnie, to jest praca, nie może tak być, to nie jest amatorski jakiś sport, co tam nie na 100% robi treningi, to dlatego jest profesjonal, robimy na 100%, wszystko oddajemy i wszystko ściągamy później, nie? Na walce. Trening skończony, idę się umyć, czwartki takie ciężkie, a ja jestem lekko podziębiony, dzisiaj troszkę mi ten trening bardziej się dał wyznaki, ale myślę, że no takie dni też są potrzebne. Tyle. Idziemy wieczorem na Legię, na boks. Teraz się jeszcze chwilę pokręcimy po mieście. Zobaczycie, jak żyje mistrz Fen. No wiem właśnie. Pół godziny, wiesz, Kary? Klasyka gatunku po treningu. Dużo mięsa, dużo ryżu. I warzywa, ale pewnie nie zjem, bo nie lubię. Nie zapycham się warzywami. Także chyba niczym nikogo nie zaskoczyłem. Zjedliśmy sobie po treningu. Tutaj w kawiarni. Fajnie, że jest takie miejsce w klubie. Zawsze można usiąść, trochę odpocząć. Chłopaki jeszcze zamontowali szafę grającą. Znaleźli tutaj, bo to jest budynek po starym kinie. I kilka fajnych suwenirów tutaj. Już było, chłopaki to odrestaurowali i zobacz, można sobie puścić, co tu ciekawego jest. Klimat zrobiony. Jeszcze trzeba posprzątać po sobie grzecznie. Wychowałem się tutaj, całe życie mieszkam na Śródmieściu, na Powiślu i no, okolice jest Legii i teraz jedziemy, pokażę kawałek tego miejsca, w którym mieszkałem, się wychowałem, Marienstadt. Także całe Powiśle to jest, że tak powiem, jestem zżyty z tym Powiślem i czuję się tutaj no, najlepiej. Ja jestem taką osobą, że nie lubię strasznie wyjeżdżać na dłużej, nie lubię zostawiać miejsca, w którym się tak dobrze czuję jak tutaj, czyli no, ogólnie nie wyobrażam sobie opuścić Warszawy. Na jakiś dłuższy czas, ja się tutaj najlepiej czuję, najlepiej w swoich rejonach. Też całej Warszawy dobrze nie znam, no Powiśle to znam naprawdę jak własną kieszeń. No tutaj właśnie się wychowałem, na Marienstadcie mieszkałem. Przejdziemy się po okolicy. No chyba najfajniejsze miejsce moim zdaniem w Warszawie. Tak, sentyment, aż się łezka wokół kręci. Nie, często tutaj bywam. Bo ja mieszkam 5 minut stąd, także no jest tutaj bardzo często. Mój tata tu cały czas mieszka, to też z nim się widuje. Jestem tu często. No. Mogę wam powiedzieć coś historycznego, trochę tutaj. Znaczy, nie wiem, czy to jest historyczne, chyba bardziej jakaś legenda. Ale tu masz taką tabliczkę. Jakaś jest legenda podobno, że Zagłoba walczył z małpami i zginął. Nie wiem ile w tym prawdy, ale taką miałem tabliczkę pod domem. Piętro piąte. No udawaj chociaż, że mnie kochasz. To jest mój kotek, którego kocham. Też mnie kochasz, co? Chociaż udawaj do kamery. Jedyne co mi się w życiu udało. Uśmiechnij się. Uśmiechnął się? Kurde, ciężko powiedzieć, który najważniejszy. No nie, myślę, że chyba pas Fenu, bo go już teraz będę drugi raz bronił. No i to jest takie trofeum, które trzeba jednak utrzymać. I co? Najważniejszy to jest chyba dla mnie ten plakat. Myślę, że to jest takie zwieńczenie tego wszystkiego, co do tej pory. Która jest godzina? 18. Idziemy na boks indywidualny z trenerem Pawłem Kłakiem. Siema? No. Ja byłem na angielskim, trochę się później przespałem. Kończymy dzień. Zacznę z tobą. Dlaczego jest trener Kłakiem? Trener Kłak wyprowadził na salony niejednego zawodowego boksera. Wielkie gwiazdy trener Kłak wcześniej trenował. Także powierzyłem mu też swój talent. Zobaczymy co z tego będzie. Na razie nie narzekam.
Już ten boks to była moja taka słabsza strona, od dłuższego czasu pracuję oddzielnie nad tym boksem. No myślę, że jest coraz lepiej. Tu z trenerem się uczymy tak typowo pod zawodowstwo bić. Także no, dołączyć to do treningu kickbokserskiego myślę, że powinien każdy profesjonalny zawodnik. Takie tarcze z trenerem boksu indywidualne. No dzisiaj koniec. Znaczy jeszcze treningi. Jeszcze tak jak mówiłem, wcześniej lekko poniżymiony byłem. Ciężko było przetrwać. Będzie dobrze. Nie, to może nie kręć tego. Jeżeli on będzie chciał i on będzie chciał to łapać, no to wiadomo, że każdy się tego nauczy. Moim zdaniem jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o jego technikę bokserską i idziemy cały czas do przodu. Dzisiejszy dzień dobiegł końca, jak widzicie ciężko się przygotowuje, tak więc zapraszam wszystkich. Bądźcie ze mną 16 marca w N24 tutaj na Torwarze. Będę bronił po raz drugi pasa. Zapraszam wszystkich na moją walkę.